Cześć, to jest Spam, jedyny program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często jak dobre numery na nowym albumie Lux Torpedy. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak biskupi pojechali narodowcom i poznamy genezę kolejnej wschodniej schizmy. Zapraszam. Dzisiaj wyborcza ciśnie z grubej rury. Tekst zatytułowany Kościół na 3 maja, biskupi przeciwko nacjonalizmowi nie mówi kompletnie nic o stosunku polskiego episkopatu do narodowców. Na początek oczywiście wstęp. Hierarchowie z okazji 3 maja sprecyzowali, jaki patriotyzm jest bliski Kościołowi. Na głos biskupów czekałam z ciekawością. Tym razem przemówienia hierarchów jeszcze mocniej niż do tej pory miały pokazać, jakie miejsce chce zająć Kościół w debacie o rozszerzającej się fali nacjonalizmu. Już nawet mnie przestało śmieszyć sformułowanie o wyczekiwaniu głosu biskupów z niecierpliwością. Ultramontanistyczne oczekiwanie owieczek z wyborczej na uspokajającą wypowiedź pasterzy, na to, żeby znów nas prowadzili jak za dawnych lat. Ale wstęp niszczy. Biskupi z okazji 3 maja wytłumaczyli, jaki patriotyzm jest spoko. Niezorientowany czytelnik może zatem wynieść mylne wrażenie, że oto biskupi wystosowali jakiś dokument, jakiś apel, orędzie, cokolwiek. Tymczasem, dla przykładu, najbliższy cytat pochodzi z komunikatu podsumowującego obrady biskupów, który dotyczy Światowych Dni Młodzieży, wizyty papieża Franciszka i rocznicy chrztu Polski. W sposób oczywisty patriotyzm różni się zasadniczo od kosmopolityzmu, który lekceważy wartość ojczyzny, jak i od nacjonalizmu, który uznaje tylko dobro własnego narodu, nie licząc się z prawami innych, czytamy w komunikacie. To mocny sygnał, że narodowcy i kibole nie mają prawa brać na swoje sztandary haseł o wierności wierze. W dodatku to cytat z książki Jana Pawła II, który był entuzjastą polskiej obecności w Unii Europejskiej, znienawidzonej przez wygolonych chłopców z falangami. Rzeczywiście brzmi poważnie. Tyle tylko, że dla ścisłości trzeba poinformować, że jedynie ostatni fragment to jest cytat z Jana Pawła II, reszta to są sformułowania biskupów, co zresztą zostało zaznaczone w komunikacie, ale dziennikarka Gazety Wyborczej nie uznała za stosowne poinformować o tym swoich czytelników. Po drugie, cytat dotyczy aktu zawierzenia Matce Bożej, który dziwnym trafem jakoś w tych okolicznościach zupełnie nie wzbudził typowej dla Gazety Wyborczej szydery. Po trzecie, nie ma tutaj żadnego potępienia narodowców. Równie dobrze można by się tu dopatrzeć pojazdu po proeuropejskiej opozycji typu KOD, ale to jest tak głupie, że aż śmieszne. Po czwarte zatem, ten fragment w żaden sposób nie jest twierdzeniem wykluczającym narodowców, że niby zabrania im mówić o sobie, że są wierni wierze. Skąd oni to biorą w ogóle? Wreszcie punkt piąty. Super sprawa to nawiązanie do Jana Pawła II, tyle tylko, że tworzenie tej naiwnej opozycji Jan Paweł II kontra ONR tylko na szpaltach z wyborczej może przejść bez uśmiechu politowania. Oddajmy głos papieżowi Polakowi. Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jest jeszcze daleka. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów, ludów i narodów. Jednym słowem, papież apelował o zgromadzenie się Europy wokół osi wartości chrześcijańskich, czyli powtarzał takiego na przykład sługę Bożego Roberta Schumana. Jakby się uprzeć, to identyczne standardy można przypisać ultrakatolickiemu przecież ONR-owi. Jak to łatwo pisać pod tezę, nie? Jeszcze bardziej dosadnie zabrzmiał głos kardynała Stanisława Dziwisza. Potrzeba nam w życiu politycznym większego spokoju, większego szacunku wobec siebie. To zadanie dla nas wszystkich, mówił na Wawelu. No, ale im pojechał. Trzeba więcej szacunku i spokoju, to prawie jak z komunikat. Wszyscy kibole się zasypią w okopach ze wstydu, to na bank. No i sami widzicie, jaki tu jest standard. Zresztą pani redaktor ma w ogóle swój własny wykreowany ładny świat w kontekście Kościół i polityka, który kiedyś, mam nadzieję, doczeka się zupełnie osobnego opracowania. Satyra sama w sobie, serio. Podesłano mi tekst umieszczony na blogu na temat.pl, napisany przez człowieka, który szczyci się tym, że jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Bez zbędnego przedłużania, bo kontent jest nieziemski. Przez jawne popieranie ludzi, którzy z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego, a wręcz zaprzeczają jego przesłaniu, diecezja białostocka dokonała oderwania się od Watykanu. W trakcie uroczystej mszy dla narodowo-radykalnej młodzieży Kuria Białostocka dokonała schizmy od Kościoła Powszechnego. Przedstawiciel środowiska otwierającego ramiona na wszystkich w taki sposób, że geometria musiałaby wymyślić dla niego kąt o sumie stopni większej niż 360, dostrzega schizmy w Kościele. Mało tego, że dostrzega, ale zasadniczo domaga się jej,
odsądzając bliźnich od czci i wiary, mówiąc, że nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby o antyklerykalnych napisał coś takiego na przykład gość niedzielny. No ale cóż, jak widać, można. Kuriata zresztą nie widzi niczego zdrożnego w popieraniu narodowców. Jej rzecznik prasowy oświadczył, że każdy może zamówić mszę świętą z okazji godziwej intencji. Trudno o lepszy wskaźnik schizmy niż nazwanie godziwą intencją fetowania rocznicy powstania organizacji jawnie i bezczelnie zaprzeczającej nauce Kościoła i Chrystusa. Pomijam fakt, że przecież dopiero dowiedzieliśmy się od wyborczej, że wszyscy się od narodowców odwracają, że biskupi po nich jeżdżą, że rzecznik prasowy przeprasza, czyli że jednak kuria raczej widzi coś zdrożnego. Innym tematem jest jawne i bezczelne zaprzeczanie naukom Chrystusa, jakie podobno uskutecznia ONR. Nie wiem, jak poszczególni członkowie stoją z formacją sumienia, nie mam zielonego pojęcia. Niemniej nie trzeba być jaśnie oświeconym członkiem PSR, żeby wiedzieć, że ONR jest organizacją katolicką, doktrynalnie chrześcijańską. Jej głównym problemem, chociaż w moich oczach jest to raczej cnotą, jest to, że stoi w sprzeczności z natematowymi i czerskimi wyobrażeniami w kwestii idealnego katolicyzmu. Tym bardziej więc świętowanie rocznicy przez jej członków to nic złego, a już na pewno nie schizma. Nie jest tajemnicą, że polscy biskupi niechętni są działaniom papieża Franciszka, ignorują jego zalecenia, stosują bierny opór wobec jego nowinek modernizacyjnych. Biskup Białostocki, za którego zgodą odbyła się msza narodowców, jawnie okazał nieposłuszeństwo papieżowi. A na tym właśnie polega akt schizmy. Co do niechęci wzajemnej papieża i polskich biskupów, to melodia jest tak stara, że szkoda ją tykać, bo się nutki odlepią z pięciolinii. Stary motyw, według którego biskupi polscy tak nie lubią papieża Franciszka, że cokolwiek on nie zaleci, to oni robią na odwrót. A papież jest tak genialny, że się przez 3 lata nie zorientował i ich nie ukarał. Dokładnie tak jest. A w temacie rozłamu w kościele uspokajam. Aby schizma miała miejsce, nie wystarczy jawne nieposłuszeństwo, już pomijając fakt, czy w ogóle mamy do czynienia z taką sytuacją. Musi zajść świadome wyłamanie się spod posłuszeństwa papieżowi. Innymi słowy, papież musiałby wydać dokument zabraniający członkom ONR chodzić do kościoła, a biskup stwierdził, że papież jest głupi i tak ich wpuści. Tak by to musiało wyglądać, a nie wyglądało. W jaki sposób biskup miejsca, zezwalając na obchody obozu narodowo-radykalnego, miał się sprzeniewierzyć papieżowi, skoro ten w ogóle się w żaden sposób nie wypowiedział na ten temat, jeden autor raczy wiedzieć. Tym bardziej, że nawet post factum jest jedynym, który tę schizmę dostrzegł. Dzięki za Twoją uwagę, życzę Ci bardzo dużo zdrowia, bo jak wiadomo, spam w oglądaniu najzdrowszy nie jest. Z góry dziękuję za komentarze i łapki w górę, zachęcam do subowania. Widzimy się już niedługo, a teraz Vox Populi, pa pa.